Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Celebryki. Myślę, że już się domyślacie, że wracamy dzisiaj do świata Formuły 1, do świata motosportu, bo odwiedził mnie Maciek Jermakow. Cześć Maćku. Dzień dobry, witam. Zacznijmy może od początku, od podstaw. Ja w jednym z Twoich odcinków usłyszałem, że powiedziałeś takie zdanie, że samochody i sport towarzyszyły Ci w zasadzie od zawsze. Jakbyś mógł to troszkę rozwinąć z takim nakierunkowaniem na miejsce, w którym dzisiaj jesteś, czyli na dziennikarstwo. Jak to do tego doprowadziło? Tak, no u mnie sytuacja była dosyć taka prosta, powiedzmy, z tego względu, że jakby mój brat bardzo interesował się rajdami, bardzo interesował się motoryzacją i jednocześnie był dziennikarzem. I ja jako 9 lat młodszy brat po prostu czerpałem z niego bardzo dużo jakby wzorców i jakby w sumie bardzo szybko też zapałałem miłością do motoryzacji. Były takie sytuacje, że jak wychodziły stare jakieś tam autoświaty w latach 90. to moi rodzice zawsze kupowali dwa egzemplarze, żebyśmy się nie kłócili. Jeden miał brat, drugi ja. Jakby nie do końca tam kumałem tę gazetę, ale sobie tam przeglądałem obrazki, więc u mnie to było po prostu tak czysto rodzinnie i po prostu szło to jakby krok po kroku w kierunku dziennikarstwa też. Najpierw to było po prostu dziennikarstwo sportowe, radiowe. Pracowałem i w RMF-ie ładnych parę lat, 6 lat, wcześniej w TOK FM-ie, no i później po RMF-ie przyszło Eleven, już takie ukierunkowanie czysto na F1. No i to była dla mnie super sprawa, bo ja lubię sport, ale kocham motoryzację i motorsport, więc jakby to jest dla mnie idealna sytuacja. Więc trochę nie miałem wyjścia, w cudzysłowie, bo jeśli się wzorowałem na bracie, no to po prostu tak wyszło. Pamiętasz pierwszy raz, kiedy byłeś na wyścigu? Ja pierwszy raz byłem na wyścigu F1, jak pracowałem w Wileven. My nie jeździliśmy jakby z domu na wyścigi, to myślę, że było trochę też poza naszym jakimś finansowym zasięgiem. My bardzo dużo jeździliśmy na rajdy, ale pierwszy wyścig to był 2017 rok i Grand Prix Brazylii. Z Fifkiem Kapicą polecieliśmy relacjonować ten wyścig i to był pierwszy wyścig zobaczony na żywo na torze. Czyli w ogóle pierwszy raz jesteś na wyścigu i to od razu jest w pracy, w telewizji? Tak. Tak. Jakie to jest uczucie, jak masz pierwszy raz wejść na antenę, wiesz, że ogląda cię tyle ludzi, co się wtedy czuje? Wiesz co, znaczy wtedy już byłem po jakichś programach studyjnych, więc jakby już miałem to przetarcie, a z toru też nie wchodziliśmy na żywo, tylko raczej nagrywaliśmy to wcześniej, więc to nie było jakieś tam nie wiadomo jak mocne dla mnie przeżycie. Przeżyciem było to, że byłem na torze, że rozmawiałem z zawodnikami, to było rzeczywiście dosyć takie mocne uczucie no i rzeczywiście jakby można się łatwo zestresować rozmawiając z zawodnikiem, szczególnie jakiś tam pierwszy raz. A Ty się w ogóle dzisiaj jeszcze stresujesz? Czy już jakby jedziesz na doświadczeniu? Nie, znaczy mam przed występami w studiu mam tremę, czasami taką, ale taką nie taką, która mnie jakoś zgniata czy przygniata, tylko raczej jakby takie poczucie, że dobra, jakby robimy fajną robotę, za chwilę robimy fajny program, też lubi się jakoś tak podładować trochę energetycznie, coś sobie zaśpiewać, coś sobie pożartować, jakiś taki być trochę szybszy w ruchach, bo wtedy od razu wchodzę na antenę i od razu jest trochę inna energia, bo ja raczej na co dzień jestem bardziej stonowany, jeszcze bardziej niż na wizji, bo na wizji też jestem w miarę w sumie stonowany, więc nie mam stresu. Jakby znaczy wiadomo, czasami mam takie sytuacje, no jak teraz byłem po 3 latach przerwy na wyścigu i też po 3 latach przerwy rozmawiałem z zawodnikami, miałem też jakąś tam tremę i lekki stresik, ale jakby nie przekłada się to na jakiś tam wielki dramat. Dobra, ja jeszcze troszkę tak w temacie dziennikarstwa, bo Ty będziesz miał porównanie. Jak się dzisiaj jaka jest najlepsza droga do bycia na przykład dziennikarzem? Ja piję do tego, że kiedyś to musiałeś pewnie, nie wiem, skończyć szkołę, czegoś się nauczyć, pracować w gazecie czy w radiu, a dzisiaj no mamy takie przykłady. Możesz wziąć sobie telefon, kupić za 100 zł mikrofon i założyć kanał na YouTubie i możesz dojść do tego, że jesteś dziennikarzem w telewizji. Co Ty myślisz na ten temat, jak to się zmieniło? Tak, no znaczy z jednej strony mam wrażenie, że jest teraz łatwiej zacząć, a z drugiej strony trudniej, bo jakby chyba na zasadzie konkurencja jest jakby większa, bo po prostu więcej ludzi może zacząć to robić od zera. Gdy ja zaczynałem, no to nie było jakieś nie wiadomo jak dawno temu, ale to był 2010 rok, no wtedy YouTube był portalem po prostu ze śmiesznymi filmikami o pijanych ludziach i z jakimiś dziwnymi trendami, chociaż jeszcze wtedy tego słowa się nie używało i jakby nikt tego nie traktował poważnie w takim dziennikarskim tego słowa znaczeniu. jakby to był portal czysto rozrywkowy. No i wtedy trzeba było przejść, no w zasadzie nie było innej drogi, trzeba było przejść przez takie tradycyjne media. Trzeba było sobie wybrać, czy próbować się dostać do radia, czy próbować się dostać do gazety, próbować się dostać do telewizji, to na jakiś staż, to na jakieś praktyki i to była w zasadzie jedyna droga. Teraz wydaje mi się, że ten pierwszy krok do zrobienia jest łatwiejszy, bo tak jak mówisz, no, stawiasz sobie telefon i wszystko zależy od tego, jak ciekawie mówisz i co masz do powiedzenia. I jakby możesz od robienia programu w internecie, znaczy raz, że możesz po prostu żyć z tego programu w internecie i nie potrzebujesz wcale wielkiego wydawcy za tobą stojącego, jakiegoś magnata medialnego, a jeśli chcesz iść w stronę telewizji, no to tak jak Bartek Budnik i Bartek Pokrzywiński, no oni robią od lat swój podcast i teraz robią zarówno podcast, jak i pracują u oficjalnego nadawcy Formuły 1. No 10 lat temu sytuacja niemożliwa do tego, żeby się zrealizowała w rzeczywistości, więc jakby wszystko jest w rękach tych, którzy chcą po prostu coś zacząć robić i nie jest jakieś super trudne, żeby zacząć. Też tak uważam, że trzeba zacząć. No dobra, jeszcze przy tym YouTubie. Po co Ci kanał, a w zasadzie może czym jest dla Ciebie Twój kanał? To jest odskocznia, czy to jest Twoja praca? Nie, no to jest moja praca, ale praca, która daje mi bardzo dużo przyjemności i satysfakcji. Ja bardzo lubię robić te moje odcinki na YouTubie. Raz, że dla mnie to też jest świetne przygotowanie po prostu pod kątem pracy, też przy Formule 1 teraz w Viaplay, bo po prostu cały czas jestem na bieżąco i cały czas czytam, przygotowując się do tych odcinków i je sobie planując. No plus ja mam tak, że okej, czasami mam tak, że mówię, kurczę, no dobra, jeszcze dzisiaj muszę nagrać odcinek, muszę na to poświęcić parę godzin, ale jak już zaczynam to robić, to sobie przypominam, że nie no, ja w sumie to lubię, bardzo lubię interakcje z moimi widzami, których mam super i jeśli mnie oglądają, to pozdrawiam, bo jakby nie ma tam u mnie jakiegoś, za przeproszeniem, chamstwa w komentarzach, czy naprawdę jest przyjemnie i dla mnie to jest po prostu przyjemność. Czy odskocznia? To nie wiem, czy odskocznie, po prostu coś fajnego, co mogę zrobić, a przy okazji to jest moją pracą, więc no jakby ideolo. Dobra, to przeskakujemy do telewizji. Czemu w ogóle odszedłeś z Eleven? Wiesz co, odszedłem z Eleven, bo potrzebowałem trochę zmiany w swoim życiu, trochę odsapnąć, trochę odpocząć po prostu od dosyć intensywnego trybu, plus wtedy miałem taki pomysł, że może po prostu zupełnie się z dziennikarstwem będę jakoś tam rozstawał, bo po prostu wydaje mi się, że trochę byłem zmęczony. I co? No i popracowałem sobie chwilę w agencji marketingowej, żeby się przekonać, że może jednak właśnie taki tryb 8-16, marketing i w sumie jakby robiłem jakieś fajne rzeczy, jakby też jakieś związane z motoryzacją, jakby było to całkiem okej. No ale też się przekonałem, że dobra, no nie, jednak po prostu byłem trochę zmęczony, trochę musiałem spojrzeć na to z innej perspektywy i super, że spojrzałem, bo teraz wiem, że no nie, to jest moja pasja i to chcę robić. I tak to się potoczyło. Jest jakaś różnica między pracą w telewizji, tak jak Eleven, a nie wiem, serwisem streamingowym, to tak chyba możemy nazwać, i Viaplay? Tak jak teraz widzisz, jakieś porównanie? Nie, znaczy jeśli chodzi o to, że to jest po prostu serwis streamingowy, a to jest telewizja, to nie, bo ostatecznie ty jako dziennikarz musisz zrobić to samo. Dobrą robotę, stworzyć dobry produkt, zrobić dobre studio, zrobić dobrą rozmowę z kimś, a jakby z naszego dziennikarskiego punktu widzenia niewiele nam to zmienia, że to jest w streamingu, a nie w telewizji czy w jakimkolwiek innym medium tak naprawdę. Ostatecznie z punktu widzenia dziennikarza to jest to samo, nie? To teraz pytanie, które ja zawsze lubię. Jakieś wpadki na żywo? Na żywo, wiesz co, znaczy była wpadka kiedyś taka, ale ona nie poszła chyba ostatecznie na antenę. Jak rozmawiałem ze Stoffelem Van Dornem i miałem totalnie jakoś pomylone miejsca, które on... Znaczy miałem dobrze wpisane miejsca, ale źle spojrzałem na kartkę. To też było swoją drogą w Brazylii, ale chyba jeszcze rok później, w 2018. No i to była taka sytuacja, że powiedziałem do niego, że mówię, no tam, kurczę, no 18 miejsce, no mówię, no tak przeciętnie, a on dojeżdżał wtedy w końcówce zwykle i jakby nawet mówiąc jakby brzydko, ja się na nim jakoś mocno nie skupiałem, bo po prostu miałem trochę inną robotę wtedy do wykonania i mówię, no dobra, jeszcze jest TOFEL, to w sumie go nagram, no i mówię o tym 18 miejscu, a on do mnie mówi, no nie, ale ja byłem 13 i to jest super wynik. No i ja wtedy byłem, okej, tam przeprosiłem i powiedziałem, dobra, to jakby opowiedz po prostu o swoim wyścigu, ale to nie jest w sumie nic takiego spektakularnego. Kiedyś jak rozmawiałem z... Jak miałem rozmowę o piłce nożnej, to zapomniałem nazwiska jednego takiego legendarnego piłkarza Bayernu. I jak rozmawiałem z innym piłkarzem o tym właśnie, to był Klaus Augenthaler i mówiłem o Klausie Augenthalerze i zapomniałem jego nazwiska. I mówiłem, też oprócz Ciebie jest tutaj Klaus, jakby dopiero po jakimś czasie mieliśmy opóźnienie wydawcowi. Augenthaler! Ja mówię, Klaus Augenthaler oczywiście, ale to takie, no to takie drobne rzeczy. Znaczy, że wszystko przed Tobą. Tak, tak, no myślę, że tak, ale ja się jakby takich wpadek, że nie wiem, pomylisz jakieś słowo, czy powiesz coś głupiego, jakoś się tego nie obawiam, no zdarza się, no to jest praca na żywo, jakby musi się zdarzyć, no. Więc na szczęście to nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji jakichś poważnych, jakby nie jesteśmy chirurgami, jasne, tylko jak no coś powiemy głupio, no to tyle, no to może gdzieś tam wylądujemy w jakichś tweetach czy innych miejscach, gdzie będą z nas trochę cisnąć, ale no, świat się nie zabawi. Jesteś rozpoznawalny na ulicy? Jakbyśmy tu poszli do galerii? Nie. Wiesz co, to raczej w takich sytuacjach motorsportowych to jakby to się zdarza, że wtedy rzeczywiście jakby podchodzą do mnie czy widzowie jeszcze z Eleven, czy widzowie Viaplay. Ostatnio też na lotnisku spotkałem, jak wracałem z wyścigu, to w takich sytuacjach tak, ale no to nie jest tak, że wiesz, idę do centrum handlowego i po prostu co chwilę, wiesz, jakby ktoś chce ze mną, nie wiem, zdjęcie czy coś. Nie, to jakby to nie ten poziom. Nie. To chyba ostatnie pytanie tak odnośnie dziennikarstwa. Mnie to interesuje. Są takie zawody, gdzie ciężko się jest nawet może nie przyjaźnić, ale w ogóle kumplować z współpracownikami. Mhm. A ja mam wrażenie, że Wy w swoim gronie, to nawet nie wiem, jak się mylę, to mnie popraw, ale że się przyjaźnicie. A przynajmniej bardzo lubicie. I moje pytanie jest takie, bo często jak jest jakiś zawód, gdzie jest ścisłe grono, nieduże, no bo tak. ile jest ludzi w Polsce, którzy komentują, zajmują się Formułą 1? Tak. Jak to jest możliwe, że Wy się tak blisko trzymacie? Kurczę, no nie wiem, może jesteśmy fajnymi, normalnymi ludźmi w ostateczności. Jakby to sprawia, że się kumplujemy. Znaczy, masz rację, jakby teoretycznie jest to jakby idealne środowisko do tego, żeby się pokłócić i jakby i rywalizować, bo jeśli ktoś na chwilę wypadnie z anteny, to możesz ty dostać szansę, żeby na tej antenie się pojawić i tak dalej, i tak dalej. Ale no nie, no jakby, kurczę, no ja w miniony weekend byłem na weselu u Filipa Kapicy i no i my się trzymamy do dzisiaj, jakby nie pracujemy ze sobą, ale się trzymamy cały czas, a się zakumplowaliśmy właśnie pracując w Wileven, jeżdżąc po prostu na dziesiątki wyścigów razem. I teraz tak jest też Viaplay z Michałem Gąsiorowskim, z Mikołajem, z Bartkami, jakby no tam, kurczę, z każdym, no z Jaśkiem, z Pawłem, z Kamilą, my tam naprawdę jesteśmy po prostu kumplami. I jakby ja tam idąc do pracy, jakby ja nie czuję, że idę gdzieś do jakiegoś środowiska, w którym ja teraz muszę rywalizować i walczyć o swoją pozycję. Nie, tylko idę i jakby my sobie po prostu, jakby bardzo dużo sobie żartujemy i czasami są to może żarty gdzieś tam takie jak w szatni piłkarskiej i czasami może jesteśmy dla siebie, lubimy sobie dogryźć i jakoś coś ostrzej powiedzieć, ale to jest wszystko jakby cały czas na takiej stopie kumpelskiej i to jest super. Ale nie wiem w sumie, znaczy... Ja też, wszystkie moje doświadczenia dziennikarskie, w każdym miejscu, w którym pracowałem, to jakby dogadywałem się bardzo dobrze z ludźmi i ci ludzie między sobą też się dobrze dogadywali. Wiadomo, zawsze są jakieś osoby, które gdzieś tam coś tam lubią zahachmęcić, ale to zawsze był jakiś taki zupełny margines. Jakby i w RMF-ie miałem genialną ekipę, ja się tam czułem po prostu jak w rodzinie, dosłownie, w Wileven to samo, więc nie wiem, ja nigdy właśnie tego nie odczułem, że to jest jakieś takie trudne środowisko. No? Przejdźmy troszkę bardziej do formuły, ale też tak jakby obok. Jest serial Jazda o życie, to się chyba tak po polsku nazywa. Mnie ciekawi, co Ty sądzisz na ten temat i co Wy w swoim gronie właśnie tam w Viaplay, co Wy o tym sądzicie? Wiesz co, my mamy, znaczy nie chcę mówić za innych, bo w sumie jakoś wiele o tym serialu z innymi nie rozmawiałem. Ja mam poczucie, że jest to serial już teraz trochę nie dla mnie. Jakby pierwszy sezon, drugi sezon oglądałem. Ostatniego sezonu w ogóle nie widziałem, przedostatniego też nie widziałem, bo jakby już bardzo jakoś dużo mi nie wnosi do jakby, nie wiem, nie pomoże mi jakoś bardzo mocno w mojej pracy, też jakiegoś gigantycznego fanu mi to nie sprawiało. Jest to serial, wobec którego można mieć zarzuty i może nawet trzeba, że czasami jednak trochę przekłamuje rzeczywistość i w pewnych momentach mogliby to inaczej pokazać, ale z drugiej strony żadna rzecz w ostatnim czasie nie wykonała tak dobrej roboty dla Formuły 1, jeśli chodzi o zebranie nowych kibiców, co ten serial. Ja sam znam, i to już powtarzam enty raz, że ja sam znam masę moich koleżanek i kolegów, którzy przez to zaczęli oglądać formułę. Albo nawet jeśli nie oglądać każdy wyścig, to wiedzieć, kto jest kto, śledzić ich na Instagramie, a czasami obejrzeć wyścig, ale generalnie jakby są w tym uniwersum i jeśli powtórzy się taki sezon, jak był w 2021, że po prostu była walka na noże, to jestem pewny, że oni wrócą do oglądania i będą oglądali każdy wyścig. Teraz jest trochę gorzej pod kątem emocji Formuły 1 walki o zwycięstwo, niestety, ale to jest cały czas jakby ten fanbase, który będzie i który cały czas się wokół tej Formuły 1 kręci. Ja właśnie o to zapytałem po to, aby przejść do kolejnego pytania, bo moim zdaniem ten serial, tak jak powiedziałeś, zrobił ogromnie dużo, żeby Formułę propagować na świecie. Tylko teraz pytanie, czy to jest najlepszy czas, nie wiem, od wielu lat najlepszy dla Formuły, czy wręcz przeciwnie, czy ten czas jest właśnie słaby, no bo jednak umówmy się, nie musisz oglądać wyścigu, żeby wiedzieć, kto wygra. Mhm. Nie, no to jest, moim zdaniem, to jest, znaczy, jakby patrząc na liczby, to jest najlepszy czas dla Formuły 1 w historii, bo nigdy nie było sytuacji takiej, w której każdy zespół jest rentowny i każdy zespół może być sprzedany za setki milionów dolarów. Nie było takiej sytuacji. Były sytuacje wręcz przeciwne, że zespoły były wyprzedawane za dolara, bo po prostu się nie opłacało tego zespołu dalej prowadzić. Teraz jest to kapitalny biznes dla zespołów, kapitalny biznes dla właścicieli Formuły 1. No i wiem, że się pojawiają głosy, no właśnie, bo to już coraz mniej sport, a coraz bardziej biznes, ale każdy sport ostatecznie jest biznesem i jakby po prostu no, musimy się z tym pogodzić, bo jeśli to ma być fajne, efektowne, efektywne i ciekawe, no to musi to być połączone z dużymi pieniędzmi zazwyczaj, niestety, jeśli to ma być też globalne, więc nie, no moim zdaniem Formuła 1 przeżywa kapitalny czas i jakby wizerunkowo i biznesowo jest fantastycznie po prostu. A czego najbardziej nie lubisz w dzisiejszej Formule 1? Czego najbardziej nie lubię w dzisiejszej Formule 1? Znaczy, ja po prostu nie lubię w Formule 1 tego, ale to nie jest dzisiejsza formuła, to jest po prostu Formuła 1 od zawsze, że zdarzają się momenty długiej dominacji jednego zawodnika, czy też jednego zespołu. Ja tak samo. I tego nie lubię. No, wydaje mi się, że trudno to lubić. Jakby pogodziłem się z tym i pogodziłem się z tym, że to jest element tego sportu, bo tak jest, tak było zawsze i pewnie tak będzie, bo cały czas jakby Toto Wolff, lubię to mówić, że Formuła 1 to jest merytokracja. Kto zrobi najlepszą robotę, ten po prostu będzie miał najlepsze wyniki. No i teraz robotę genialną zrobił Red Bull, inni zrobili robotę przeciętną albo dobrą, ale niewystarczającą na Red Bulla. No i kurczę, no z jednej strony możemy się obrażać, że Red Bull ma taką przewagę i wkurzać, że Max dojeżdża 20 sekund przed innymi, ale z drugiej strony, no oni po prostu wykonali genialną robotę, a Max jest genialnym kierowcą. Ale czy mnie to wkurza? Tak, oczywiście. Czy wolałbym to zmienić w Formule 1? Totalnie. Ale jest to trudne do zmiany, bo musielibyśmy pójść w stronę jakiejś totalnej unifikacji części, musielibyśmy pójść w stronę serii IndyCar, w której są po prostu takie same samochody i zespoły mogą tylko dobierać różne ustawienia i tyle. Ale to już nie będzie Formuła 1. Ty masz czas, jak jesteś na Grand Prix, żeby zobaczyć coś oprócz lotnisko, hotel, tor? Zależy na jakim wyścigu, ale zazwyczaj mało tego czasu. Często to było też tak, że już nawet nie do końca się miało ochotę. Jeśli tam nawet było pół dnia, to już jakby wolałem sobie po prostu poleżeć, odpocząć i podziadować trochę. Ale nie, no jak byliśmy gdzieś często w dużo dalszych krajach, bardziej odległych, typu Japonia, typu Meksyk, typu Brazylia, no to zwykle był jakiś jeden dzień taki zupełnie wolny, czy po wyścigu, bo na przykład samolot był bardzo późno, czy przylatywało się chwilę wcześniej, bo tak podpasowały samoloty, no to wtedy była szansa tam jakieś piramidki w Meksyku zobaczyć, czy pochodzić gdzieś tam chwilę po Nagoi, bo chyba w Nagoi spaliśmy w Japonii. Ale to nie jest jakby wycieczka krajoznawcza, niestety, absolutnie nie. Dobra, może troszkę odejdźmy od formuły, bo pewnie byśmy mogli z godzinę albo lepiej. Przejdźmy bardziej do samochodów. Mhm. To może pierwszy samochód obecny i wymarzony. Pierwszy samochód BMW E30. BMW E30 dalej jest ze mną od 11 lat, chociaż już mocno niestety rdzewieje i nie wiem co z nim robić, więc dalej to E30 jest. Mam też malucha. Mam też Hondę Civic taką do ścigania, starą, tam z 1994 roku i mam Forda Focusa jako daily, dwójkę, więc tak, no jakby ja mam takie graciarskie trochę podejście do motoryzacji, jakby no Gdybym zamienił te wszystkie samochody na jeden, to mógłbym sobie czymś takim super fajnym jeździć na co dzień. Chociaż teraz jeżdżę, bo współpracuję z wypożyczalnią i jeżdżę sobie nową Astrą i to jest super sprawa. Ale tak na co dzień, no to po prostu wcześniej jeździłem Focusem, bo ładowałem kupę pieniędzy w te wszystkie graty, w E30, w samochody ścigania, w malucha. Więc tak, wymarzony samochód, kurde, tych wymarzonych to ja mam po prostu setki. Znaczy na pewno jednym z moich marzeń jest Lancer Evo 7, 8 albo 9, tylko one w pewnym momencie tak podrożały i też jest problem z rdzą, jakby ciężko jest bardzo znaleźć dobry egzemplarz, a teraz dobre egzemplarze kosztują po 200 koła, więc no nie wiem, może kiedyś się uda, ale na razie nie. No mnóstwo, jakby jeśli chodzi o klasyczne samochody, to ja mam 1000 marzeń. No, E30 w każdym wydaniu silnikowym, E36, jakieś MK też mi się marzy. Mercedes Beczka mi się zawsze marzył. Jak byłem dzieckiem, to Garbus mi się bardzo marzył. Bardziej. Tak, tak. I kupowałem mnóstwo jakichś rzeczy związanych z Garbusami. Kupowałem jako dziecko lampę od Garbusa gdzieś tam, jak już Allegro działało, żeby mieć coś z Garbusa, nie mając jeszcze prawa jazdy i do dzisiaj też gdzieś te lampy u mnie leżą. Tak, jakby jeśli miałbym wybrać, czy do końca życia jeżdżę nowym samochodem, czy jeżdżę starym, fajnym samochodem, to totalnie idę w stary. Nie chcę wchodzić w temat Twojego ścigania się bardzo, bo to też jest bardzo szerokie. Zresztą bardzo fajnie robisz to u siebie na kanale, ja polecam, jak ktoś nie widział. Ale tak może w skrócie, jak ktoś chciałby się zacząć ścigać dzisiaj, no bo Ty masz już doświadczenie takie praktyczne, to takich kilka podstawowych rad. Amatorsko tak, no, oczywiście. Amatorsko, bo ja się ścigam zupełnie amatorsko i to jest wbrew pozorom bardzo proste, żeby się zacząć ścigać amatorsko. Najprostsza rzecz. Wchodzi się, jakby w zależności gdzie się mieszka, trzeba poszukać jakiegoś toru w okolicy. Zazwyczaj w każdym województwie teraz ten tor mniejszy, większy, jakieś stare lotnisko jest. Jeśli nie znajdziecie namiaru na tor, to znajdziecie na pewno namiar na jakiś automobil klub i też poprzez ten automobil klub znajdziecie jakieś miejsce, w którym są organizowane zawody. I na zawody amatorskie można przyjechać każdym samochodem, który ma badanie techniczne i przegląd. Tą Insignią można przyjechać wielkim Volvo, w dieslu, w kombi, wszystkim można przyjechać. I ja to zalecam, żeby nie mieć podejścia, no nie, to ja najpierw muszę kupić sportowy samochód, bo bez sportowego samochodu to bez sensu. Nie, przyjechać cywilem, pobawić się, przejechać tym cywilem sobie zawody i zobaczyć, czy jakby złapie się zajawkę. Jak się złapie zajawkę, no to wtedy już po prostu, to już wtedy idzie łatwo, bo już się wydaje pieniądze po prostu na coraz to ciekawsze usprawnienia, zmienia się samochód albo ulepsza się ten, który się ma, ale generalnie jest to bardzo proste. Wbrew pozorom nie jest to też jakieś super drogie, oczywiście w porównaniu do każdego innego sportu to jest drogie, no ale wpisowe na takie amatorskie zawody to jest jakieś 200-300 zł. No i zakładając, że nic nie zniszczycie w samochodzie, no to jakby paliwo, kask, no kask jeszcze musicie mieć i tyle, no. A takie, nie wiem, podstawowe koszty, czy to na przykład jest tak, że wiesz, że jak jedziesz na takie zawody, to nie wiem, masz za każdym razem opony do wymiany, klocki? Nie. Takie amatorskie, wiesz, na amatorskich zawodach gdzieś wokół Warszawy, czyli Tor Modlin, Tor Słomczyn, no to jeździsz dziennie między 15 a 30 km. No to masz jedne klocki masz na cały sezon, opony też masz na cały sezon, no, zależy ile jeździsz imprez, na jakie przejdziesz 20 imprez, no to nie, ale jakby nie, no to nie są jakby takie jakieś wielkie koszty, o ile się nie zniszczy samochodu, albo o ile po prostu ten samochód gdzieś tam nie klęknie na robocie, bo też się zdarza, ale nie, to nie jest jakiś wielki koszt. Okej. Dobra, to wracamy jeszcze do dziennikarstwa. Jaki jest top, jakaś, nie wiem, pozycja zawodowa, do której którą uznałbyś za top? Co Ty byś musiał robić, żebyś wiedział, że osiągnąłeś to, co sobie na przykład wymarzyłeś? Wiesz co, no w zasadzie to ja trochę jestem w takim miejscu, do którego dążyłem i w którym chciałem być. Ja chciałem pracować przy motorsporcie, bardzo chciałem od pewnego czasu mieć jakoś rozwinięte swoje też media i na tym mi też bardzo zależy i na to też kładę duży nacisk i to się rozwija i to też jakoś idzie w fajnym kierunku. Ja nie mam jakichś marzeń takich związanych z jakimiś pozycjami menedżerskimi, czy jakimś być wielkim szefem, CEO, czegoś wielkiego, jakby nie. Ja bardzo lubię po prostu dziennikarską robotę i po prostu mówienie do ludzi, więc w sumie to miejsce, w którym jestem, jest dla mnie bardzo okej. I nie mam jakoś teraz tak, że mam jakieś wielkie plany i marzenia związane z tym, co chcę jeszcze zrobić w dziennikarstwie. Chcę po prostu cały czas jakby robić fajną robotę, mieć z tego radość, dawać też trochę radości innym, bo gdzieś tam to jest bardzo satysfakcjonujące i chcę dużo też mówić też o amatorskim ściganiu, zachęcać do tego ludzi. Jakby mam takie, nie no, raczej mam takie luźne podejście, nie mam jakichś wielkich celów jeszcze. Dobra, ale jesteśmy na YouTubie, ja też mam pytanie o YouTube'a, bo to jest też taka ciekawa rzecz. Powiedziałeś, że zbudowałeś sobie społeczność. Ja też coś takiego zauważyłem, że społeczność Formuły 1 jest inna niż taka typowa społeczność w internecie. Jak myślisz, z czego to wynika? Bo ja na przykład widzę dużo mniej hejtu w tym. Wiesz, to tak, jest mniej hejtu, bo jest mniej chyba takich bardzo mocno polaryzujących rzeczy w tym momencie w Formule 1, ale jak był sezon tej mocnej walki Maxa z Luisem, no to było tego więcej. Jakby było wtedy, jakby trochę bywały takie obozy, które się tworzyły i które tam, jak powiedziałeś, że akurat dobrze w tej sytuacji pojechał Hamilton, to mówiły, no właśnie Hamiltoniarz, a za chwilę mówili, że no w innej sytuacji to Max miał rację, no to że jednak wolisz Maxa, ale no wiadomo, zawsze jakby się trafiają takie komentarze i jakby widzowie mają do nich pełne prawo, ale tak, jest to dosyć taka, nie wiem jak to powiedzieć, no łagodna w sensie społeczność, nie ma tutaj jakoś tak bardzo dużo jakiegoś hejtu czy jakiejś takiej toksyczności. No. Plus ja też staram się po prostu, jeśli widzę, że jakieś miejsce jest toksyczne, jakiś, nie wiem, wątek, czy jakieś osoby na Twitterze na przykład są toksyczne, to po prostu je sobie wyciszam albo, no tak, głównie wyciszam i jakby mam święty spokój. A też staram się z Twittera coraz mniej po prostu korzystać. No. A na YouTubie? Nie, no to na YouTubie czasami się trafią, no, ale to widać, że to są po prostu jacyś tacy dziwni ludzie, którzy mają po prostu za cel Ciebie obrazić i piszą to tylko tak trochę dla atencji, no więc tam, nie wiem, tam mówią o jakimś moim wyglądzie, czy coś, więc no ale to coś takiego to mnie nie rusza zupełnie. No. Dobra, to przedostatni wątek. Aha. Co Ty sądzisz o tym, o kierunku, w jakim zmierza dzisiaj motoryzacja, czyli mówię tak w skrócie o prądzie? Kurczę, nie jestem ekspertem, od razu zaznaczam, więc nie chciałbym, żeby to tak było traktowane. Jakby ciężko jest mi uwierzyć w ten plan, że rzeczywiście od 2035 roku będziemy tylko mogli kupować samochody elektryczne. Jakby ja jestem dosyć spokojny o to, że jakby ja sobie dalej będę moimi samochodami jakimiś klasycznymi mógł jeździć. Może je będę musiał zarejestrować na żółte blachy. Ale no, generalnie nie wiem, mam poczucie, że może trochę się za bardzo jakby wszyscy zagalopowali w pewnym momencie z tą elektryfikacją i tak jakby już było trochę za późno, żeby się z tego wycofać. Nie wiem, zastanawiam się. Znaczy, z jednej strony jakby, znaczy czysto pragmatycznie, ja nie widzę jakby teraz szansy na to, żeby, nie wiem, w ciągu 5 lat, żebym ja miał szansę kupić sobie samochód elektryczny. Jakby tego się najbardziej obawiam, że jakby ta oferta jest po pierwsze bardzo droga, a po drugie, kurczę, ja mieszkam w bloku na Mokotowie, to jest spółdzielnia, ja nie wiem, co tam by się musiało stać, żebyśmy mieli, nie wiem, parę ładowarek jakby, nie wiem, na osiedlu postawionych, no ale fajnie by było mieć do nich jakby częsty dostęp, no bo jednak dużo jeździsz samochodem, więc chcesz, no, nie wiem, jakby na wielu poziomach obawiam się, że może być trudno w Polsce przeprowadzić elektryfikację. Norwegia, jasne, super przykład, ale to zupełnie inny świat w kontekście motoryzacji i elektryfikacji, a my jeszcze mamy bardzo dużo do zrobienia w tym kontekście. Ale też nie mam takiego podejścia, że nie, absolutnie obrażam się na elektryki, uważam, że to nie są samochody. Nie, no to są samochody i może mnie nie kręcą tak bardzo jak stare spalinowe silniki, ale mnie ogólnie dużo mniej kręci nowa motoryzacja niż stara. No, okay. Tak jak mówiłem na początku, no, ktoś by mnie dał do wyboru, czy M3 nowa, czy M3 stara, idę w starą. No to ostatnie pytanie. Gdzie będzie Maciek Jermakow za 5 lat? Jak siebie widzisz? Kurczę, no na pewno, znaczy w sumie na pewno to złe słowo, ale chciałbym dalej pracować przy Formule 1, jakby prowadzić swoje media i mieć z nich dalej taką radość, jaką teraz mam i nie stresować się i mieć dużo spokoju w życiu, no po prostu i żebym ja był zdrowy i moja rodzina była zdrowa, moi przyjaciele i wszystko będzie super, no. To w takim miejscu bym chciał być, takim po prostu szczęśliwym, no jakby i tyle, a co tam przyniosą jakby kolejne lata, to w kontekście jakby sytuacji z F1 czy sytuacji wokół mnie zawodowej, to zobaczymy. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Hej.